Jessica Ludwicza! O, ona tu była! Ja numer 91 zespole kobiet to Weronika Klimek! Same dziewczyny z kucykami będą. Szanowni Państwo, z numerem 3 będzie występowała nowa zawodniczka w dzisiejszych barwach, Joanna Węcławek! Wielkie brawa dla nowej zawodniczki w Darze Wieksy. A numer 7 to Zofia Buszewska! Z numerem 11 w barwach GKS-u Katowice kolejny sezon występować będzie Joanna Olszewska! Z numerem 15 w Dużej Wieksy witamy nową zawodniczkę, a jest to Klaudia Kubaszek! Z numerem 17 dobrze znana nam Kamila Tkaczy! Numer 20 w kadrze Wieksy to Anna Kokol! Numer 21 Marlena Hajduk! Szanowni Państwo, numerem 8 przywitajmy Magdalenę Wojcik! Z numerem 10 występować będzie Karolina Koch! Szanowni Państwo, z numerem 13 powitajmy znaną nam oczywiście Andrzeję Łackiewicz-Oślizło! Piszę i sobie chyba wywołam zdjęcia. Z numerem 19 kolejna nowa twarz w zespole żeńskiej Wieksy. Dominika Sykorowa! Kolejna nowa twarz dużej Wieksy to Sandra Barczewska z numerem 25! Numer 27 to Joanna Wróblewska! Z wielką przyjemnością jest mi przedstawić kolejną nową zawodniczkę w dużej Wieksy, a jest to Nadia Stanowicz, numer 34! Szanowni Państwo, z numerem 5 występować będzie Agata Sobkowicz! Numer 9 dużej Wieksy to Kinga Kopak! Numer 16 Nikola Brzęczek! A przed nami teraz kolejna nowa twarz w Wieksie, numer 35 Klaudia Miłek! Tak, szanowni Państwo, prezentuje się kadra żeńskiej sekcji GKS-u Katowice, a przed nami sztab trenerski. Jako pierwszą na murawę zapraszamy fizjoterapeutkę Annę Błażejewską. Przed nami trener bramkarek Arkadiusz Łażewski. Szanowni Państwo, drugą trenerką zespołu jest grająca zawodniczka Karolina Koch. Szanowni Państwo, pierwszym trenerem GKS-u Katowice w sezonie 2019-2020 pozostanie Witold Zając! Szanowni Państwo, tak to wygląda kadra żeńskiej drużyny GKS-u Katowice wraz z sztabem trenerskim.
wszystkim i wszystkimi osobami, które będą pomagać, aby osiągnąć w tym sezonie jeszcze lepszą rozgatę niż zajęły dziewczęta w pierwszym sezonie w Ekstralidze. Piłki nożne, moi drodzy, wielkie, wielkie brawa dla tych dziewcząt. Przypomnijmy, że nasza drużyna z roku na rok awansowała szczeble wyżej i teraz przed nami drugi sezon polskiej Ekstralidze. Trenerze, jeżeli możemy prosić trenera tutaj. Nowa twarz w barwach naszego klubu. Bartosz Mrozek! Szanowni Państwo, z numerem 12 w kadrze Geksy kolejny bramkarz, jest to Szymon Frankowski, popularny fanem. Kolejnym bramkarzem GKS-u Katowice będzie z numerem 23 Konrad Biskocz. Szanowny bramkarzem w kadrze Geksy, a zawodnik Akademii Piłkarskiej Młoda Geksa Tomasz Wapek, numer 33. Kolejna nowa twarz w GKS-ie Katowice. Grzegorz Janiszewski, numer 3. Z numerem 4 powitajmy na Urawie Arkadiusza Jędrycha. Z numerem 5 kolejny nowy zawodnik, Mateusz Broda. Kolejna nowa twarz w drużynie Gęsy to numer 13, Kasper Michalski. Z numerem 15 w barwach GKS-u Katowice występować będzie zawodnik z Akademii Młodej Gęsy, Tomasz Skiba. Szanowni Państwo, już za chwilkę na prawie, dalej już nam tutaj na bokowej z numerem 18, Kacper Tawisz. Z numerem 21, nowy zawodnik, Zbigniew Wojciechowski. Numer 16, kolejna nowa twarz w spole Gęsy, Grzegorz Rogalski. Z numerem 32 w barwach GKS-u występować będzie Radek Dejmek. Szanowni Państwo, przywitajmy nowego zawodnika w drużynie Gęsy, a jest nim Miłosz Poloczek, który będzie występował z numerem 2. Wielkie brawa dla Jakuba Habusty, który występować będzie z numerem 6. Szanowni Państwo, kolejna nowa twarz w Gęsie to Maciej Stefanowicz, numer 8. Szanowni Państwo, z numerem 11 w barwach GKS-u Katowice grać będzie Adrian Błon. Szanowni Państwo, nowa twarz w drużynie Gęsy to numer 14, Marcin Urynowicz. Kolejny nowy pomocnik w GKS-ie Katowice z numerem 17, Michał Gałęcki. Szanowni Państwo, przywitajmy Wolnego na Morawę z numerem 20, Patryka Krychtonika. Numer 22 należeć będzie do Dominika Bronisławskiego. Szanowni Państwo, kolejna nowa twarz w Gęsie. Mateusz Kompanicki, numer 25. Z numerem 24 występować w GKS-ie Katowice będzie Szymon Kiebza. Szanowni Państwo, kolejny nowy zawodnik w naszej drużynie to numer 30, Łukasz Wroński. Na murawie z numerem 7.
siódmy. Powitajmy Arkadiusza Woźniaka! Szanowni Państwo, pan siódmy znany już z Bukowej, z numerem 19, Daniel Rubin! Z numerem 29, kolejna nowa twarz w GKS-ie Katowice, Dawid Rogalski! Szanowni Państwo, tak wygląda kadra GKS-u Katowice. Wielkie brawa dla tych panów, których widzimy już teraz na Murawie. I czas na przedstawienie kadry szkoleniowej, która będzie tych oto młodych mężczyzn tutaj przy sobie trzymała. Jako pierwszego witamy na Murawie Jakuba Komyłkę, kierownika drużyny. Kolejna osoba to Paweł Widenka, fizjoterapeuta. Kolejny fizjoterapeuta w drużynie to Paweł Braus. Powitajmy trenera bramkarzy, pana Andrzeja Bledzewskiego. Szanowni Państwo, przed nami trener asystent, pan Dawid Szwarga. Kolejna nowa twarz, tym razem w sztabie szkoleniowym GKS-u Katowice. Przed nami drugi trener, pan Dariusz Okoń. Szanowni Państwo, teraz przed nami wracająca mać na Bukową, pierwszy trener drużyny, pan Rafał Góra. Szanowni Państwo, tak prezentują się oba zespoły GKS-u Katowice, żeńska drużyna, a także męska drużyna. Poznaliśmy już piłkarki, piłkarze oraz sztaby szkoleniowe. A teraz chcielibyśmy poprosić trenera tutaj do nas. Trenerze, jeszcze jedna krótka rundka. Mamy pytanie do zadania. Trener Rafał Górek, poradza na Bukową. Witamy trenerze bardzo serdecznie. Krótkie pytanie. Jaka była pierwsza reakcja, gdy usłyszał pan informację, propozycję powrotu na Bukową? Spokojna, spokojna. Każdy facet ma jakąś swoją wędrówkę, ale po każdej wędrówce trzeba wracać do domu. Ja się bardzo cieszę, że do domu wrócił.